Witam, słuchajcie, serdecznie na dzisiejszym wieczornym webinarze poświęconym biegu 90 dni. Dzisiaj mamy odpalenie, czyli odpalenie biegu 90 dni, który będzie trwał troszeczkę więcej niż 90, bo będzie od dzisiaj, czyli od 10 września do 16 grudnia, czyli ciutkę więcej, to będzie w sumie 96 dni. Bieg skończymy, słuchajcie, finiszem na wydarzeniu BDS Business Development Seminars w grudniu. I do tego momentu, słuchajcie, wydarzy się bardzo wiele. U niektórych się wydarzy tak dużo, że będą wręcz zaskoczeni tym, ile się wydarzyło, a u innych nic się nie wydarzy. Ponieważ żeby coś się wydarzyło w waszym życiu, po prostu musicie się zaangażować. I dzisiaj pokażę wam właśnie, co należy zrobić przez ten okres 90 dni, aby uzyskać maksymalne rezultaty. Przeprowadzę was przez pewien proces tego, w jaki sposób będziemy pracować. Pokażę wam wsparcie z naszej strony, czy ze strony teamu Piotr Gotowicki, Dietmar Damen. Ale najpierw, zanim powiem o biegu 90 dni, chciałbym pogratulować serdecznie awansom w tym tygodniu. Słuchajcie, mamy wspaniałe awanse, można powiedzieć dwa podstawowe, które no są najważniejszymi awansami, bo tak naprawdę to jest początek tworzenia zespołu, czyli brawa dla Katarzyny Łabęckiej, która zdobyła lidera grupy. A co wyjątkowe jest u Katarzyny Łabęckiej? No słuchajcie, dostałem informację, tak, Katarzyna Łabęcka zrobiła lidera grupy. Ja mówię, jakim jest Katarzyna Łabęcka? Patrzę. A ona przystąpiła w dniu 4 września i 4 września zrobiła lidera grupy, czyli zaraz po przystąpieniu automatycznie dołączyły do niej trzy osoby, przez to stała się przynajmniej liderem grupy. Tylko tyle wiem, bo nie oglądałem dokładnie jej konta, prawdopodobnie tam się coś więcej stało. A więc brawo, brawo Katarzyna. Urszula, chyba Prawdzik, przepraszam, a zjadłem. I słuchajcie, mega, bardzo ważny, słuchajcie, awans. Jerzy Gajewski, menadżer regionalny. Słuchajcie, to już jest poważny awans, bo to już jest taki krok do pełnego zawodostwa. To oprócz tego, że to jest kwalifikacja na samochód, to jeszcze kwalifikacja na wyjazd dla menadżerów, który odbędzie się w przyszłym roku, w 2018 roku, ale ja czuję, że Jurek to chyba zamiast na wyjazd dla menadżerów pojedzie w lutym na wyjazd dyrektorski, bo jest tak rozpędzony, że on chyba prawdopodobnie do grudnia chce zrobić dyrektora, więc pojedzie na wyjazd menadżerski później niż na wyjazd dyrektorski, który prawdopodobnie jest szykowany na luty 2018. Słuchajcie, trzymam kciuki. To znaczy, słuchajcie, co ten obraz pokazuje? To znaczy, ten obraz pokazuje, że da się nawet, słuchajcie, w miesiące wakacyjne pracować. A więc jedni mają wymówki, inni rezultaty. Wracając do biegu 90 dni, to bieg 90 dni rozpoczął się i takim etapem w tej chwili w biegu 90 dni rozpoczęcie to jest właśnie był event. Event, który odbył się w dniu wczorajszym w Częstochowie. Było grubo ponad 1000 ludzi. Kto z was był? Ja mam nadzieję, że wszyscy z was byli. Ja nawet aż się boję pytać, kto z was bierze udział w biegu 90 dni, a nie pojechał na wyjazd na ten event, ponieważ ten event jest kluczowym takim momentem, w którym dostajemy po prostu energii. Dostajemy energii, a przede wszystkim kolejna wizja. Wizja tego, że będą wchodziły bardzo, bardzo ciekawe produkty. Norbert Janeczek, no owszem, tajemniczo, ale podzielił się z nami informacją, że będzie to jakiś właśnie olej dla dzieci, że to będą jakieś batoniki odżywcze. No i też bardzo, bardzo czekam, z racji tego, że jestem użytkownikiem samochodu, na spray do czyszczenia samochodu bez konieczności mycia. No, to będzie na pewno hicior, bo chciałbym, żeby samochód ładnie wyglądał. Nie zawsze tak jest. Nawet słuchajcie, czasami wyjeżdżając z myjni, niestety on nie wygląda jak należy, a ten spray będzie nie dość, że czyścił, to jeszcze od razu nabłyszczał. Także na pewno to będzie rewelacyjne narzędzie marketingowe, bo można po prostu naocznie pokazać, jak natychmiast, słuchajcie, produkt działa. Czego czasami nie da się powiedzieć o suplementach, więc na pewno to będzie po prostu prawdziwy hicior. I teraz, co powinniście zrobić? Powinniście zgromadzić wokół siebie najbardziej zaangażowane osoby w zespole.
Jeżeli macie zespół, tak? Jeżeli go nie macie, to po prostu musicie go zacząć tworzyć. Jeżeli macie, to po prostu rekrutujcie ludzi, motywujcie, skupiajcie uwagę na ich celach, dołączajcie ich do biegu 90 dni. To nie jest tak, że ktoś, kto nie wziął udział w pre-launchu, nie powinien biec. Nie, jeżeli jest, czuje się na siłach i ma konkretne wyzwania, to oczywiście niech bierze udział w tym biegu 90 dni. A my będziemy cały czas przygotowywać Wam odpowiednie narzędzia. Bardzo ważne jest, żebyście brali regularnie udział w tych wszystkich webinarach, które są o 21 w niedzielę, dlatego że tam będę na bieżąco z pierwszej linii frontu mówił Wam o tym, co się dzieje, o tym, nad czym pracujemy, co jest w trakcie, co już jest dostępne i tak jak dzisiaj Wam pokażę pewne koncepcje i będziecie pierwszymi ludźmi w Polsce w ogóle, którzy słyszą o tych koncepcjach, dlatego że słuchajcie, ten biznes zauważyłem, że buduje się na wizji. Zawsze się buduje na wizji, ponieważ wyniki, słuchajcie, można zmierzyć, ale wizji nigdy, a jak wizja się zrealizuje, to wtedy może być wielki boom. Budując ten biznes na wizji, budujemy go właśnie w oparciu o to, co się na ten moment wydarzy, ale gdy to się wydarzy, teraz zobaczcie, pokażę Wam dwa aspekty, bo zrobiłem taki skrót myślowy i może nie wszyscy złapali, o co mi chodzi. Wyobraźcie sobie na przykład, że firma wprowadzi niesamowicie dobrze smakujące na przykład batoniki albo ten spray będzie super, super, hiper działający. I teraz niektórzy ludzie mają takie podejście, mówią tak, to ja poczekam aż ten spray się pojawi, jak się spray pojawi, to ja wystartuję. No i teraz wyobraźcie sobie, że spray się pojawił i ty mówisz, wow, ale faktycznie spray, tak? No i wystartowałeś. Natomiast ludzie, którzy budują biznes na wizji, spotkali już 20-30 osób i mówi, stary, słuchaj, zapisz się do firmy, ponieważ zobaczysz, jaki będzie odpał w momencie, kiedy to się zrealizuje. No i te osoby przyłączyły się do wizji, mamy już 20 osób w organizacji i pojawia się ten spray. I faktycznie ten spray spełnia oczekiwania. I teraz nagle okazuje się, że wasza organizacja eksploduje, ponieważ jest 20 zaangażowanych osób, a nie wy sami. Chodzi o to, że choćbyście mieli najpiękniejszy produkt na świecie, najlepszą szansę na biznesową na świecie, że to się sami, macie małą siłę rażenia. Jeżeli macie zespół, macie potworną siłę rażenia, dlatego tak bardzo jest ważne mieć zespół. Mieć zespół i z tym zespołem budować to na wizji. Oczywiście nie da się wiecznie budować na wizji, więc rzeczy muszą się dziać, ale zauważcie, ile rzeczy już się wydarzyło. Słuchajcie, kiedy DuoLife się tworzyło, nie było samochodów. Kiedy DuoLife się tworzyło, nie było wielu produktów. Nie było, kolagen, słuchajcie, wszedł w grudniu. Witamina C weszła we wrześniu rok temu. A DuoLife, słuchajcie, powstało. Jak zobaczcie, jak było ciężko tym pionierom. My już to wszystko mamy, ale będą kolejne produkty, które spowodują, że za chwilę ten biznes będzie jeszcze prościej budować. A więc dzisiaj po prostu wykorzystajcie budowę na wizji. Spotykajcie się z ludźmi i opowiadajcie im po prostu, co się wydarzy, a ja Wam dzisiaj dam jeszcze taką zajawkę tego, co się będzie działo. Korzystajcie, słuchajcie, ze szkoleń, ponieważ ja sobie zdaję sprawę, że niektórzy z Was mogą się borykać z tak zwaną słabą siłą rażenia. No, w życiu jeszcze nie osiągnęliście zbyt dużego sukcesu, nie macie dużego... Dlaczego, co, gdzie, kiedy? Od razu odpowiem. Dlaczego, co, gdzie, kiedy, a nie nawigator? Ponieważ nawigator jest kopią co, gdzie, kiedy. Nawigator jest tylko i wyłącznie, słuchajcie, w co, gdzie, kiedy mamy wszystko, co będzie, co już mamy, a nawigatorzy będziemy mieli dopiero tylko przetestowane rzeczy. Czyli w co, gdzie, kiedy DuoLife będziecie mieli dostęp do takich narzędzi, jakich absolutnie nie będzie dostępne, długo nie będą dostępne na nawigatorze. Dlaczego? Dlatego, że większość narzędzi jest po prostu moich. Te narzędzia są potem szlifowane, potem są obrabiane i potem w końcu pokazują się w nawigatorze. A więc w nawigatorze zawsze pojawią się narzędzia z opóźnieniem. Także już czujecie, dlaczego pewną, można powiedzieć, mamy jakby przewagę pracując na co, gdzie, kiedy. Aczkolwiek oczywiście nawigator jest naszą stroną główną i docelowo w momencie, kiedy system ulegnie ukończeniu, to na pewno nawigator będzie główną stroną, na której będziemy pracować. Natomiast dopóki mamy tą wersję beta i my jesteśmy w fazie testów, to co, gdzie, kiedy DuoLife jest naszą stroną roboczą i tej strony po prostu się będziemy, słuchajcie, będziemy się trzymać. Natomiast co jest istotne? Istotne jest, tak jak powiedziałem, ten trójkąt skuteczności. Weźcie go sobie mocno do serca
i zgodnie z tą zasadą trójkąta skuteczności, czyli jeżeli macie autorytet, to używajcie go, jeżeli go nie macie, to budujcie swoje kompetencje. Jeżeli nie macie na ten czas ani autorytetu, ani kompetencji, używajcie po prostu spotkań online, spotkań tych rzeczywistych i przede wszystkim używajcie do waszej pracy, waszego upline'a, czyli umawiajcie z nim spotkania. I umawiajcie spotkania, słuchajcie, wszystkie w oparciu o biznesowe kluby zdrowia. Słuchajcie, to będzie, to już w tej chwili jest projekt, też oczywiście w fazie, można powiedzieć, jakiejś beta i za chwilę ten projekt po prostu wybuchnie i znowu jesteście jednymi z pierwszych, którzy słyszą dokładnie, co się będzie działo w tym projekcie, ponieważ powstała specjalna komórka w DuoLife, która będzie układała ten projekt, czyli będzie wszystkie założenia tego projektu układać krok po kroku, co on będzie nam dawać. Ja jestem w tej grupie roboczej, a więc też z pierwszej ręki będę Was informował, jak to się rozwija. A jaka jest wizja? Dlaczego biznesowy klub zdrowia i co ma biznesowy klub zdrowia wspólnego z DuoLife i co ma wspólnego z soft marketingiem? Chciałbym, żebyście poczuli temat, bo to jest bardzo ważne, żebyście poczuli temat, bo jak poczujecie temat, to po prostu ta wiadomość po prostu wystrzeli w świat i będziecie czuli, jaki macie potencjał, mówiąc o biznesowych klubach zdrowia. Słuchajcie, biznesowy klub zdrowia to jest społeczność. Będziecie tworzyć takie społeczności lokalne, będziecie je zakładać w swoich miastach. Chciałbym, żeby w każdym mieście był regularny biznesowy klub zdrowia. I biznesowy klub zdrowia będzie musiał spełniać pewnego rodzaju, będzie miał kilka wymiarów. Jeden z wymiarów będzie wymiarem biznesowym, bo chodzi o zarabianie pieniędzy. Jednym z wymiarów jest wymiar zdrowotny. Ten wymiar zdrowotny jest realizowany przez Żyje Świadomie. Zauważcie, że Żyje Świadomie nie ma tak naprawdę nic wprost wspólnego z DuoLife. Natomiast czym jest biznesowy klub zdrowia? To jest parasol. Parasol, pod którym będzie DuoLife ze swoim soft marketingiem, Żyje Świadomie ze swoimi wykładami na temat, jak być zdrowym. I jeszcze do tego wrzucimy jeden aspekt, aspekt społeczny. Aspekt społeczny, czyli w ramach biznesowych klubów zdrowia albo inspirowanych przez biznesowe kluby zdrowia będziemy robić różnego rodzaju spotkania. Spotkania lokalne na przykład z dietetykiem, spotkania lokalne na przykład tak jak ja mam teraz na przykład kolegę, który kapitalnie robi badania oparte o biorezonans magnetyczny albo inaczej na biorezonansie magnetycznym i na przykład podczas takiego biznesowego klubu zdrowia po zrobionej prezentacji ogłosimy, że na przykład we wtorek mamy o 19 spotkanie na przykład z panem, który robi i tłumaczy, na czym polega badanie biorezonansem. I wtedy ludzie mogą przyjść i to jest jakby taka wartość dodana. Na przykład wartością dodaną będzie spotkanie na przykład z dietetykiem, tak? który po prostu w ten sposób zachęci ludzi na przykład do swoich usług. Może to być spotkanie z lekarzem. To ma się wszystko odbywać lokalnie, ponieważ Żyje Świadomie jest świetnym narzędziem, ale czasami w niektórych miejscowościach po prostu tego narzędzia nie ma. Trzeba jechać często 100-200 km, ale przecież słuchajcie, ta społeczność zdrowia istnieje w waszej okolicy. A więc jest mnóstwo na pewno osób, które zajmują się zdrowym stylem życia. Są dietetycy, są lekarze. Można ich po prostu zaprosić do współpracy. Jeśli mówimy w ogóle o biznesowym klubie zdrowia, to musimy wyjść z pewnego założenia, dlaczego w ogóle powstał biznesowy klub zdrowia. I tutaj udało mi się dotrzeć do kapitalnego cytatu, który kiedyś już mieliśmy z nim do czynienia. To była ta inspiracja. Inspiracja słów Dalai Lamy, który mówi, że dla niego człowiek jest największym zjawiskiem, ponieważ poświęca swoje zdrowie, by zarabiać pieniądze, następnie zaś poświęca pieniądze, by odzyskać zdrowie, tak? A więc zobaczcie, to jest ten paradoks współczesnego świata. I biznesowy klub zdrowia jest właśnie odpowiedzią na ten paradoks. I ten slajd, za chwilę Wam pokażę, pojawi się, słuchajcie, pojawi się w prezentacji jako drugi slajd zaraz po pokazaniu biznesowego klubu zdrowia, by pokazać ludziom, czym się inspirowaliśmy? Dlaczego powstały biznesowe kluby zdrowia? Po to, żeby dążyć do, słuchajcie, równowagi. Równowagi pomiędzy zdrowiem a karierą, ponieważ kariera jest cholernie potrzebna wszystkim ludziom, bo ludzie potrzebują pieniędzy, ale niestety bardzo często robią to kosztem zdrowia. My pokazujemy, że można mieć w tym balans, odpowiedni balans, że to nie musi być kompromis na zasadzie albo zdrowie, albo pieniądze, tylko można mieć to i to. Dlatego też biznesowy klub zdrowia będą realizować swoje cele właśnie przez tworzenie środowiska,
polegającego na edukowaniu ludzi w zakresie zdrowia, ale edukowaniu również ludzi w zakresie finansów. Będziemy robić spotkania stricte, jeśli chodzi o finanse. To będą po prostu webinary na przykład, albo spotkania poprowadzone przez jakiegoś eksperta od finansów. Będziemy robić spotkania związane właśnie z edukowaniem, jeśli chodzi o zdrowie. No to będzie albo Żyje Świadomie, albo właśnie Pogawędki. Ale tak naprawdę będziemy klubem. I tak jak w wielu klubach, słuchajcie, ludzie muszą płacić składki członkowskie, żeby przynależeć do klubu. U nas jedynym tak naprawdę rzeczą, którą trzeba, aby być w tym biznesowym klubie zdrowia, trzeba być klubowiczem DuoLife. Trzeba być klubowiczem DuoLife. I teraz w ramach tych biznesowych klubów zdrowia ludziom będzie można zaproponować współpracę dla osób zajętych zawodowo, a więc to są te osoby, które no, po prostu nie są w stanie full time pracować, a więc one będą współpracowały z biznesowym klubem zdrowia, ale też ludzie będą mogli zakładać własne biznesowe kluby zdrowia. W ramach biznesowych klubów zdrowia będziemy zapewniać właśnie wsparcie, szkolenia, niezbędną wiedzę, materiały umożliwiające sprawne uruchomienie. Właśnie to jest to, co w tej chwili robimy. Zobaczcie, to ten webinar nawet jest niczym innym jak webinarem szkoleniowym. Natomiast uważam, że prawdziwym hitem będzie jeszcze jedna wartość dodana. To jest taka wizja, na którą w tej chwili pracuję, ale ona jest totalnie realna, ponieważ zrobienie czegoś takiego okazuje się, że już mamy pewne narzędzie i platformę. To jest karta lojalnościowa. Słuchajcie, karta lojalnościowa, która będzie rozdawana biznesowym członkom biznesowego klubu zdrowia. Oczywiście karty będą numerowane. Karta będzie miała na przykład ważność kwartalna, a więc tak jak jesteśmy aktywni w DuoLife, tak będziemy mogli korzystać z tej karty. A korzystając z tej karty będziemy mogli korzystać ze zniżek u lokalnych dostawców towarów i usług z branży fitness i zdrowia. Załóżmy, będzie jakaś siłownia, czy jakieś, nie wiem, masaże zdrowotne, czy na przykład wizyty u właśnie jakieś badania, czy porady u dietetyka, to, czy sklep na przykład ze zdrową żywnością, to tam wynegocjujemy dla społeczności biznesowych klubów zdrowia specjalne zniżki 5, 10, 15, może 20% w zależności od tego, czy to jest usługa. Ja myślę, że tutaj nawet na przykład Iza też by mogłaby powiedzieć śmiało, jasne, oczywiście, jestem na przykład dietetyczką i spokojnie mogę udzielić zniżki, na przykład, nie wiem, 15 czy 20% dla osób, które będą polecone w ramach biznesowego klubu zdrowia. I to jest, słuchajcie, to, żebyśmy się trzymali po prostu razem, że jesteśmy klubowiczami, naszym celem jest po prostu bycie klubowiczem, ale jednocześnie będziemy po prostu zwartą społecznością, która ma dodatkowe korzyści wynikającego z tego, że jesteśmy po prostu społecznością. I teraz czym będziemy większą społecznością, tym będziemy mieli większą siłę rażenia, tym będziemy mieli większą siłę nabywczą, a tym bardziej w tym momencie dostawcy będą musieli z nami się liczyć. A więc to jest po prostu coś, co może być kolejnym powodem, dla którego przyłączą się do nas dostawcy, ponieważ też w pewnym momencie na początek na przykład pozwolimy dostawcom przyłączyć się od tak, na zasadzie, że słuchaj, możesz mieć klientów, ale później będziemy stawiać warunki, na przykład powiem, słuchaj, chciałbyś mieć dostęp do społeczności w wysokości, nie wiem, 100 tysięcy ludzi, to w takim razie bądź członkiem tej społeczności, czyli przystąp do DuoLife, bądź regularnym, a my będziemy również Tobie przysyłać, będziemy Ciebie rekomendować. Powstanie na stronie biznesowego klubu zdrowia, bo już będzie za chwilę taka strona oficjalna, zakładka Nasi Partnerzy, będzie tam prawdopodobnie również i wyszukiwarka, gdzie tam będą mogli nasi partnerzy się po prostu reklamować, gdzie będziesz mógł zajrzeć, będziesz chciał na przykład zrobić zakupy w sklepie internetowym, jakieś tam zdrowe rzeczy kupić, no to już nie musisz w jakimś przypadkowym, tylko w tym, który udziela najlepszych zniżek, po to, żebyś mógł korzystać z najlepszej ceny. To ja uważam, że to jest po prostu, słuchajcie, bardzo, bardzo konkretny kierunek, w którym będziemy zmierzać, żebyśmy pokazali, że biznesowy klub zdrowia to nie jest tylko sposób na rekrutację, tylko to jest sposób, to jest tak zwany parasol korzyści. Parasol korzyści to jest miejsce, gdzie będą się spotykać ludzie, gdzie będą mogli dyskutować na temat zdrowia, na temat zarabiania pieniędzy, będziemy po prostu klubowiczami i to wszystko. Po prostu nasz klub ma być maksymalnie wielki. Zobaczcie, że w tym klubie nikt nikomu nic nie sprzedaje, poza oczywiście ewentualnie swoimi usługami, jeżeli ktoś takie prowadzi, tak? Ale tak naprawdę jesteśmy członkami klubu. Ale żeby to stało się, trzeba po prostu wejść w system działania. A więc krokiem numer 6 w systemie 10 kroków jest lista i krok numer 7 to jest bardzo ważny krok, bo to jest zapraszanie. To są oczywiście miniatury, wy tego nie widzicie, bo to są miniatury, ale natomiast dobrze wiecie, gdzie co jest. Czyli na stronie co, gdzie, kiedy DuoLife jest na dole, to jest ten fragment, na samym dół jak zejdziecie, wejdziecie sobie na Dropbox,
W Dropboxie wejdziecie sobie szkolenia. To w szkoleniach będziecie mieli zapraszanie. I tutaj słuchajcie, tutaj macie schematy zapraszeń na biznesowy klub zdrowia. Schematy zaproszeń na biznesowy klub zdrowia, ponieważ żeby ludzi zaprosić prawidłowo, żeby nie było tak zwanego dysonansu poznawczego, trzeba po prostu używać określonych słów. I tam jest dokładnie przedstawiona cała rozmowa handlowa. Jest zresztą webinar, jeżeli wejdziecie sobie, tutaj jest YouTube. Słuchajcie, tu jest na YouTube. Na YouTubie jest webinar nagrany, jak zapraszać na biznesowe kluby zdrowia. I jeżeli będziecie się trzymać tych schematów, jestem przekonany, że do spotkania dojdzie. Teraz jest drugie wyzwanie, czyli już jeżeli do spotkania dojdzie, to wchodzimy w krok numer 8. W krok numer 8 to jest prezentacja. I teraz prezentacja musi odbywać się w ten sposób, że mamy zaprezentować biznesowy klub zdrowia. Ja Wam za chwilę pokażę pewne zmiany w slajdach, które zostały poczynione po to, żeby w momencie, kiedy człowiek usiądzie naprzeciwko Was, żeby mu pokazać, czym jest biznesowy klub zdrowia i przeprowadzić go przez pewien proces. Ten proces ma tak naprawdę pięć etapów. Pierwszy etap to jest pokazanie, czym jest biznesowy klub zdrowia. Drugi etap to jest wytłumaczenie, dlaczego go stworzyliśmy, czyli pokazanie realiów, zagrożeń. Trzeci etap to jest pokazanie naszego partnera, jakim jest DuoLife, czyli to jest partner biznesowego klubu zdrowia, który jest dostarczycielem usług w postaci produktów i planu marketingowego, planu zarabiania pieniędzy. Kolejny etap, piąty, to są możliwości finansowe, czyli jak się zarabia. I kolejny etap, szósty, tak, to są narzędzia. Narzędzia, które spowodowały, że ten cały projekt jest w tym miejscu, gdzie jest. Czyli narzędzia internetowe, narzędzia szkoleniowe, to jest przeprowadzenie. I teraz bardzo ważne, żeby na prezentacji pokazać człowiekowi właśnie wizję tych pięciu obszarów. Czyli zawsze zaczynamy od przedstawienia, czym jest biznesowy klub zdrowia. Jeżeli nam wystarcza czasu, pokazujemy resztę. Docelowo będzie zrobiona prezentacja filmowa składająca się właśnie z pięciu filmów. Pierwszy film to jest, czym jest biznesowy klub zdrowia. Drugi film, poznaj realia. Trzeci film, prezentacja firmy DuoLife i jej produktów. Czwarty film, jak się zarabia. I piąty film, narzędzia i szkolenia, czyli co, gdzie, kiedy, czyli co, w jakiej kolejności. I to jest jakby to, żebyśmy ludziom pokazali, słuchajcie, ten projekt. I teraz co się dzieje dalej? Po pokazaniu projektu musimy wejść w krok numer 9, który składa się z dwóch faz. To jest pchnięcie człowieka do decyzji albo pomóc po podjęciu mu decyzji. Dlatego, że zobaczcie, na ostatni slajd prezentacji jest, gdzie siebie widzisz. Czy chcesz być po prostu klubowiczem, czy chcesz współpracować, robić to po swojemu, czy chcesz być pro. I teraz, żeby człowiek mógł podjąć decyzję, właśnie po to jest strona co, gdzie, kiedy DuoLife, gdzie niestety na nawigatorze tego nie ma, na co, gdzie, kiedy DuoLife jest. Jest taki jeden slajd, który mówi, podejmij decyzję. I teraz bardzo ważne jest, żeby stworzyć taki przewodnik, taki, można powiedzieć, coś, jakąś formę nagrania, która będzie się nazywała Zanim zaczniesz, po to, żeby ludzie po prezentacji, zanim podpiszą umowę z DuoLife, zrobili odpowiednie pierwsze zamówienie. Dlatego uważam, że to jest właśnie ten krok, czyli zanim zaczniesz. I teraz, kiedy on już zrobił pierwsze zamówienie, on potrzebuje wystartować, czyli potrzebuje wdrożenia, czyli potrzebuje NMO. Dlatego on, że musi wystartować, jeżeli chce robić konkretny biznes, musi wystartować w oparciu o system 10 kroków. Stąd powstanie właśnie jeszcze jeden materiał i ten materiał już będzie zamykał całe koło, to jest od czego zacząć. Bo zobaczcie, że my w tej chwili mówimy o wnętrzościach, mówimy o procesie od kroku numer 6 do kroku numer 9, ale potrzebny nam jest proces od kroku numer 1 do kroku numer 6. I ten proces od kroku numer 1 do kroku numer 6 to jest właśnie ta decyzja i to jest to wdrożenie. I w tym momencie mamy, słuchajcie, kompletny system działania i koło zaczyna się toczyć. I teraz, jaka jest Wasza rola? Wasza rola, ja Wam pokażę, jakie będzie wsparcie systemowe. Waszą rolą jest tylko i wyłącznie zbudowanie listy i zaproszenie. Zaproszenie, ponieważ biznesowe kluby zdrowia będą prowadzone regularnie co tydzień przez osoby, które są kompetentne i zawsze wyłoni się w mieście jakaś osoba kompetentna, która będzie prowadziła ten biznesowy klub zdrowia. Jeśli takiej osoby nie ma,
to będzie można umówić spotkanie jeden na jeden z waszym uplinem albo korzystać z systemu online, który też będzie przekształcony. Już w przyszłym tygodniu będą trwały przekształcenia w poniedziałkowego i środowego soft marketingu na przedstawienie, czym jest biznesowy klub zdrowia. A docelowo, słuchajcie, na stronie Co, Gdzie, Kiedy, Do Life będzie te 5 filmów, czyli czym jest biznesowy klub zdrowia, zagrożenia, przedstawienie firmy, jak się zarabia i narzędzia. To będzie też również tak, żeby można było nawet bez potrzeby robienia prezentacji, tylko siadaj, słuchaj, tu jest strona Co, Gdzie, Kiedy, Do Life, ja Ci pokażę, czym jest ten projekt, żebyście byli sami w stanie przeprowadzić prezentację, bo sobie zdaję sprawę, że nikt nie będzie w stanie utrzymać skupienia godziny i 20 minut na filmie, ale jeżeli filmy będą 10-15 minut, to jestem przekonany, że pierwszy krótki film wprowadzający spowoduje, że będzie chęć poznania dalej i dzięki temu możemy się skupić, słuchajcie, na takich krótkich fragmentach, które najbardziej interesują danego człowieka, bo na przykład ktoś mówi, będzie ok, ja rozumiem, wiemy, jaka jest potrzeba, słyszałem coś nawet o Do Life, a jak się tu zarabia, i wtedy odpalamy mu przede wszystkim na przykład stronę, znaczy odpalamy mu film na przykład dotyczący, jak się zarabia. Natomiast później pokazujemy mu na przykład jeszcze narzędzia, żeby on zrozumiał całą koncepcję. A więc tak to wygląda, czyli waszym zadaniem jest stworzyć listę i zaprosić ludzi do koncepcji, a zadaniem jakby kolejnych rzeczy to jest systemu, to jest podanie mu dosłownie nagrania, zanim zaczniesz, czyli mówi, no podoba mi się ten temat, mówi i co dalej? Mówi, słuchaj, świetnie, że ci się to podoba, albo jeżeli masz jakieś pytania, to posłuchaj tego nagrania, te nagranie, tak, one też będzie również na stronie Co, Gdzie, Kiedy, Do Life, poprowadzi ciebie, dlatego że zauważcie, że strona Co, Gdzie, Kiedy, Do Life to jest content. To jest miejsce, gdzie jest bardzo dużo materiału, ale ten materiał trzeba odpalić w odpowiedniej kolejności. A więc cała idea jest taka, żeby pokazać ludziom proces. Pewien proces. Słuchajcie, pamiętajcie, że 90% ludzi ma gen pracowniczy, a w związku z tym 90% ludzi musi być poprowadzonych za rękę. 10% ludzi ma gen kierowniczy, a więc są takimi ludźmi, którzy wychodzą przed szereg, ale 10% ludzi musi być pokierowanych po prostu za rękę, a więc wy jesteś takim przewodnikiem dla tych ludzi. Czyli dajecie im jedno narzędzie, drugie narzędzie, trzecie narzędzie. I te narzędzia po prostu odpalone zaczynają, słuchajcie, spowodować, że nasz biznes wchodzi w tryb automatyczny, a pokażę wam, co z drugiej strony zrobiliśmy, kiedy już się pojawi ta osoba w organizacji, w jaki sposób jej mamy nie stracić. Ale najpierw, słuchajcie, chciałbym, słuchajcie, teraz przejść szybciutko do omówienia pewnych zmian w prezentacji, żebyście rozumieli koncepcję biznesowego klubu zdrowia. Bo wyobraźcie sobie, że człowieka zaprosiliście do biznesowego klubu zdrowia, on teraz przychodzi do was, siada naprzeciwko was i mówi, i okej, no dobra, no to wytłumacz mi, o co chodzi. W tym momencie mówimy, zobacz, biznesowe kluby zdrowia to jest społeczność ludzi, tak, którzy dbają o zdrowie i pieniądze. Nasza koncepcja powstała w wyniku pewnych dziwactw, które się dzisiaj robią na świecie, ponieważ coraz częściej ludzie po prostu są zbyt zagonieni, żeby cieszyć się życiem. Po prostu nie mają ani zdrowia, ani czasu, a często nawet i pieniędzy, ponieważ poświęcają swojej karierze, rujnują swoje życie. My szukamy równowagi i dlatego powstał soft marketing. Soft marketing, który bada powszechne trendy, czyli potrzebę zdrowia, potrzebę wellness, i szukamy w tych trendach możliwości zarabiania pieniędzy poprzez różne połączone rozwiązania. Zobacz, czy zgodzisz się ze mną, że żeby spełnić swoje marzenia, najważniejsze jest zdrowie? To jest absolutnie oczywista oczywistość dla większości ludzi. Tymczasem jest bardzo źle. W latach 60. umierało 37% ludzi, obecnie 74% ludzi z powodu chorób cywilizacyjnych. Dlatego też stworzyliśmy Fundację Żyje Świadomie, która uświadamia ludzi, czym są zagrożenia cywilizacyjne, co trzeba robić, aby uniknąć właśnie problemów ze zdrowiem. Ale wiadomo, że zdrowie jest ważne, ale bardzo ważne jest również, są pieniądze. Żeby zrealizować swoje marzenia, są potrzebne pieniądze. Dlatego wielu ludzi chodzi do pracy, do korporacji, do biznesu, do marketingu sieciowego, nie wiem, robi franczyzy, ale powiedz mi, czy któryś z tych sposobów jest idealny, któryś jest najlepszy? Oczywiście, że nie. Dlatego też soft marketing jest pewnym połączeniem rozwiązań. Szukamy po prostu trzeciego rozwiązania, które jest po prostu lepsze niż te wszystkie rzeczy, które wymieniliśmy. I kolejną rzeczą, o której być może nie wiesz albo i wiesz, że różnica między człowiekiem, który jest w tej samej branży, który odnosi sukces, od drugiego człowieka, który właśnie bankrutuje, to jest najczęściej zwana know-how, czyli wiedza.
Dlatego my w ramach tego parasolu Biznesowego Klubu Zdrowia bardzo dbamy o wiedzę i rozwój naszych członków klubu. Mamy specjalną jednostkę do rozwoju, mamy kapitalnych coachów, światowej sławy, dosłownie na pewno na polskim rynku bardzo dobrze rozpoznawalne twarze, Joanna Gdaniec, Beata Kapcewicz, Krzysztof Hilar. Specjaliści, którzy właśnie pokazują nam, jak, w którym kierunku należy się rozwijać, aby nosić sukces. Dlatego to, co charakteryzuje nas, to są trzy bramy. Brama zdrowie, która jest fundamentem, brama rozwój osobisty, która jest kluczem i możliwości finansowe, czyli biznes, który jest koniecznością, ponieważ żyjąc w materialnym świecie nie jesteśmy w stanie żyć bez pieniędzy. Zauważ, że fundamentem szczęścia ludzi, tak, bo ludzie zdrowi mają wiele marzeń, ludzie chorzy tylko jedno, jest zdrowie. A tymczasem, co tak naprawdę nam zagraża? I tutaj, słuchajcie, wchodzimy w prezentację pokazującą zagrożenia cywilizacyjne, tak? I zatrzymujemy się, słuchajcie, na jednej rzeczy, która mówi o tym, że człowiek, większość ludzi nie rozumie, że ludzie są zbudowani z komórek, a w związku z tym jest łatwo zdefiniować, co jest potrzebne naszym komórkom. I tutaj ten paradoks, słuchajcie, to jest najważniejszy moment prezentacji, kiedy zadajemy człowiekowi pytanie, a jak myślisz, powiedz mi, skąd ludzie biorą minerały? On mówi, no z jedzenia. A skąd jedzenie bierze minerały? Jedzenie, minerały bierze z ziemi. Niestety już nie. I to jest to, co jest kluczem do zrozumienia, dlaczego ludzie chorują. To jest to, dlaczego coraz więcej mamy chorób cywilizacyjnych. I wcale nie jest powiedziane, że jeżeli przerzucisz się na sałatki, będzie lepiej. Skala Andy i tak zwany dobrostan psychoneurosomatyczny, który prowadzi nas do odpowiedzi, że niezbędny w dzisiejszym zdrowiu człowieka jest suplementacja. Krótkie potwierdzenie, dlaczego suplementacja, Hipokrates i mamy problem. A na problem musi pojawić się rozwiązanie. I rozwiązaniem jest Duo Life. Słuchajcie, to jest jakby można powiedzieć proces. Proces, gdzie pokazujemy Biznesowy Klub Zdrowia jako odpowiedź, potem pokazujemy problem, na którym się skupiamy i pokazujemy odpowiedź, jaką jest firma Duo Life, która dostarcza nam rzeczy w postaci produktów i możliwości zarabiania pieniędzy, a jednocześnie mamy narzędzia. I teraz pokażę Wam system wdrożenia, który został przygotowany przez nasz team Duo Life, polegający na tym, że opiekujemy się, kiedy już człowiek pojawi się w Duo Life, przejmujemy, jakby można powiedzieć, nad nim opiekę tak zwaną systemową. Systemowo, ponieważ też nie byłoby Was, gdyby nie pewne działania systemowe. To nie jest tak, że ja Wam wysyłam regularnie maile każdemu z Was osobna. Wszystko jest działaniem systemowym, bo tylko o system można budować organizację 500 lub 5000 lub 50 tysięcy ludzi i wcale to nie przeszkadza, ile ludzi jest w organizacji, ponieważ system działa na wszystkich. W momencie, kiedy pojawia się nowy człowiek w Duo Life, jest ręcznie przesuwany do systemu, który nazywa się SalesManago. I ten system wysyła komunikację, pierwszą komunikację do człowieka, czyli dzień dobry, panie Kowalski, cieszymy się, że jesteś, potwierdź, że masz z nami komunikację. Dostaje ta osoba SMS-a i maila. SMS-a i maila, żeby tego maila odebrała. Okazuje się, że połowa naszych klubowiczów nie odbiera maili. To oczywiście wynika z tego, że bardzo często ludzie są zapisywani na zasadzie tam jakaś babcia, jakaś mama i tak dalej, więc ja to rozumiem. Ale wśród tych ludzi są ludzie, którzy chcą robić biznes i na przykład okazało się ostatnio, że dzwoniliśmy się do osoby, powiem Wam jaki jest motyw, która mówi, no ja nic nie wiem o biznesie, ponieważ osoba, która mnie wprowadziła, nic nie wiedziała o biznesie, bo była 2 dni w Duo Life, tak? No więc co może osoba po 2 dniach wiedzieć na temat, czym jest Duo Life? Zobaczcie, że jak my będziemy robić niesamowite, bardzo szybko obroty, że będzie codziennie zapisywało się 5, 10, 15, 30 osób w Waszym zespole, to możecie nie nadążać za taką edukacją jeden na jednego, więc trzeba pewne rzeczy będzie sprocesować. Dlatego też pojawia się u nas na razie dzisiaj Bożenka i myślę, że docelowo Bożenka będzie chciała to robić, tylko będziemy musieli też popracować nad innymi rzeczami, o których już komunikowałem w mailach i co niektóre osoby dostały, która dzwoni do takiego nowego klubowicza po to, żeby zapytać się, dzień dobry panie Kowalski, jakie są pana oczekiwania? Czy pan przyszedł do nas z powodu zdrowia, czy z powodu chęci zarabiania pieniędzy? I w zależności od tego, czy ta osoba chce zarabiać pieniądze, czy chce być zdrowa, rozdzielamy tych ludzi na 2 różne procesy komunikacyjne. Proces komunikacyjny dotyczący tylko i wyłącznie zdrowia,
będzie kierowany na to, żeby ta osoba poszła sobie na żyj świadomie, albo na przykład poszła na przykład na pogawędkę z dietetykiem, jeżeli będzie jakieś lokalnie, czyli to będzie, ten człowiek jest otagowany, czyli oznaczony w systemie jako tylko i wyłącznie zdrowie. Będzie informacja na temat promocji nowych produktów dla tego człowieka, tak? I to jest to, co jego interesuje, bo on chce odzyskać zdrowie, on chce tylko produkty. Ale jeżeli ktoś powie, jestem zainteresowany zdrowiem i pieniędzmi, to będzie miał uruchomiony proces dostarczania informacji związanych z sobotnimi warsztatami wydarzeń lokalnych, z biznesowymi klubami zdrowia, ale uwaga, tymi, które są w jego okolicy. Więc każdy człowiek jest otagowany swoim województwem, a więc jeżeli spotkanie odbędzie się na poziomie województwa, to dostanie tam informacje. Jeżeli to będą spotkania miejskie, to tym bardziej dostanie informacje. Natomiast będziemy na razie kierować województwem. Będzie również dostawał zaproszenie na treningi internetowe oraz wyzwania biznesowe, tak jak ten na przykład wyzwanie 90 dni, po to, żeby ta osoba wzięła w udział. Bo zobaczcie, że nasz biznes buduje się od wydarzenia do wydarzenia. My jesteśmy tylko my, tak? Można powiedzieć, ty spotykasz się z kolegą, przekazujesz mu swój jakiś tam entuzjazm, ale pomyśl sobie, co czułeś, kiedy byłeś na BDS-ie, gdzie było ponad 1000 ludzi. Tak? A więc mamy spotkania sobotnie, mamy spotkania biznesowych klubów zdrowia, które będą się odbywały regularnie. One muszą się odbywać regularnie, żeby tydzień w tydzień to było takie miejsce, gdzie nową osobę można przyprowadzić i ona ma zobaczyć po prostu społeczność. Po to, żeby to była wyrzutnia. Wyrzutnia do sobotnich warsztatów, również miejscowych. Dlaczego? Dlatego, że musi czasami nastąpić tak zwana eskalacja odległości. Kiedy ktoś ma do przejechania 300 km na Business Development Seminars, najpierw musi najczęściej, no przynajmniej wyjść z domu. Potem musi pojechać do drugiego miasta, a potem dopiero jest skłonny pojechać do innego województwa. Taki jest, słuchajcie, proces. Dlatego taką eskalacją tej takiej energii jest właśnie, że od biznesowego klubu zdrowia potem jest sobotnie inspiracja. I w tej sobotnej inspiracji pokazujemy wizję, pokazujemy jak działać i wtedy człowiek podejmuje decyzję i mówi ok, to ja chcę się poważnie zaangażować. Wtedy może jechać na Żyje Świadomie, na Business Development Seminars, czy na Leadership Development Seminars, czy na przykład na specjalne warsztaty. Takie warsztaty jak na przykład teraz będzie 23 września, będą wyjątkowe warsztaty dyrektorskie na żywo. Również będę tam prelegentem, a więc będziemy pokazywać ludziom techniki, jakich używają dyrektorzy. Zauważcie, że mamy w Polsce 19 dyrektorów. Słuchajcie, zbudowanie organizacji kilkuset osób to nie jest dzieło przypadku. Tu już trzeba mieć jakąś metodę, jakąś charyzmę, jakąś taką konsekwencję w działaniu i one mogą być różne. I teraz dzięki temu, że dyrektorzy są różni, oni mogą pokazać Wam różne sposoby, które najlepiej będą Wam pasowały względnie Waszego zawodu, Waszego miejsca zamieszkania, Wasze płci, wieku i tak dalej. Dlatego warto przyjechać na te spotkania dyrektorskie. Już myślę, że we wtorek, słuchajcie, pojawią się bilety w zakładce szkolenia, więc zwróćcie uwagę. Te warsztaty będą się odbywały 23 września od godziny 10 do 18 to jest Centrum Konferencyjno-Bankietowe chyba Rubin na Lodowej 94, tam gdzie kiedyś był BDS i tam na 100% po prostu, tam po prostu bądźcie ze swoimi ludźmi, dlatego że tam będzie mnóstwo po prostu inspiracji, nie tylko będzie wiedza, ale jednak zobaczycie tą atmosferę, zobaczycie po prostu ludzi i to będzie, słuchajcie, bardzo, bardzo ważne wydarzenie. I teraz tutaj przekaz do Was, tak? Przekaz do Was, bo słuchajcie, czym jest bieg 90 dni? Ja już powiedziałem swojej żonie, że przerwę jakąkolwiek taką wypoczynkową robimy po 16 grudnia, a więc do tego momentu 6 dni w tygodniu od rana do wieczora. Jutro, słuchajcie, na siłowni idę na 7 rano, pierwszy raz w życiu, także wchodzę do klubu godziny 6, na 6 ustawiam budzik, na 7 idę na siłownię po to, żeby mieć dużo czasu w ciągu dnia na to, żeby pracować. Słuchajcie, dlaczego to jest istotne? Ponieważ jesteście liderami, jesteście osobami, które będą napędzały Waszą organizację i ludzie będą na Was patrzyli. I kiedy będą na Was patrzyli, będą robili namiastkę tego, co Wy. Więc jeżeli Wy będziecie działać na 100%, Wasi ludzie będą działać na 80%. Jak Wy będziecie działać na 50%, to Wasi ludzie będą działać na 20%. Tak to już, słuchajcie, jest. I jeszcze jedna rzecz, która mi powiedziała Maria Kaleon. Powiedziała tak, że jeśli chcesz, żeby wydarzyło się coś wielkiego, musisz poruszyć coś dużego.
A więc absolutnie drobnienie, stupanie w robienie tak zwanych tip-topów, czyli kroczek za kroczkiem. Słuchajcie, tu trzeba po prostu szarpnąć, trzeba biec. Po co biec? Po to, żeby zainspirować innych ludzi do biegu. Wyobraźcie sobie, co by było, gdybyście zrobili na przykład rangę, na przykład dzisiaj startując, w ciągu 3 miesięcy robicie rangę na przykład menadżera regionalnego. I opowiadacie swoim ludziom na wiosnę, mówię, słuchajcie, przygotuj się do biegu, bo za chwilę wystartuje, słuchaj, kolejny bieg i ty będziesz mógł wziąć nim udział. I teraz ci ludzie wezmą udział w tym biegu i wyobraź sobie, że będziesz miał 2-3 ludzi, którzy zrobi menadżera regionalnego. Wiesz, co się stanie z tobą? Będziesz dyrektorem. Widzisz, ten biznes jest jak sztafeta. To nie jest tak, że ty musisz wiecznie biec, ale musisz ten zapał przekazać innym ludziom, ale musisz też opowiedzieć coś, co się wydarzyło, co zachęci tych ludzi do tego, żeby zrobili to, co ty. Ponieważ jeżeli oni na ciebie patrzą i ty jesteś 2 lata już w networku i nie zarabiasz żadnych pieniędzy, to jak oni mają pójść w twoje ślady? W jaki sposób masz ich zainspirować do tego, żeby po 2 latach, nie wiem, mieć pieniądze na produkt? Pokaż, że w tym biznesie są pieniądze. Pokaż, że po 3 miesiącach możesz zdobyć kwalifikację samochodową. Pokaż to, zainspiruj ludzi, ponieważ ludzie nie będą wierzyli w to, co ty mówisz, ale będą wierzyli w to, co robisz, będą wierzyli w to, co masz, będą wierzyli w to, co reprezentujesz. I zobaczysz, co się wydarzy wtedy, kiedy wejdziemy w kolejny bieg 90 dni wiosenny, a potem jeszcze jeden jesienny. Dlatego też bieg jesienny to będzie dla nas akurat z Litbarem, to będzie bieg po dyrektora generalnego. Takie mamy w sumie założenia, żeby to był dyrektor generalny. Także nie wiem, jakie wy sobie cele stawiacie, ale ja po prostu wiem jedno. Dam siebie 100%. Dam siebie 100% i będę się widział z wami co tydzień o 21 dla biegających 90 dni. A oprócz tego w każdy poniedziałek o 21 będziemy mieli spotkanie otwarte w tym momencie na Zoomie, ale na Zoomie to już nie ja będę rozmawiał, ja będę tylko czasami rozmawiał. Będę chciał wam oddać głos, ale tym ludziom, którzy odnoszą sukces, żeby oni poradzili, że na przykład zastosowali się do reguł zapraszania i zaczęli w ten sposób dzwonić i nagle okazało się, że zaczęli umawiać spotkania. Co się wydarzyło, dlaczego u was jest sukces? Bo chciałbym, żeby ten poniedziałek był również inspiracją. Nie marudzeniem, słuchajcie. I czasami mnie szlak dosłownie trafia, że ludzie zadają proste pytania. Jak zapraszać? Tak? Kiedy jest stworzone mnóstwo narzędzi i te narzędzia są na wyciągnięcie ręki. Ale my mamy inspirować ludzi, że te narzędzia działają. A wy macie być świadkiem, nie że ja sobie nagadam się, że jakieś narzędzie działa, tylko wy je użyjecie, a jeżeli nawet tego narzędzia nie użyjecie, a coś dla was działa, to opowiecie o tym, co działa. Bo ja jestem gotowy, słuchajcie, jestem gotowy wejść w rolę ucznia, słuchajcie, dlatego że jeżeli ktoś mi pokazuje, że można mieć wynik oparty o skalowalność, czyli coś, co będzie replikowalne, coś, co nie, że ty zaprosisz 20 osób, no bo dlatego, że jesteś, nie wiem, prezesem w jakiejś firmie, ale na przykład, że zapraszając te 20 osób zaprosiło dokładnie według tego samego systemu kolejnych 20 osób, to wtedy mówię, wow, to ja się chcę uczyć tego systemu. Na ten czas, słuchajcie, ten system, wobec którego pracuję, doprowadził nas do tego, że jesteśmy już prawie, ocieramy się od dyrektora krajowego, brakuje jakichś tam nędznych 30 tysięcy punktów, czyli jakieś to jest 370 tysięcy punktów, a więc zobaczcie, w rok czasu dyrektor krajowy, gdzie jeszcze rok temu zaczynaliśmy z 27 osobami, 27 osób, które zaufały, to więc słuchajcie, no wyobraźcie sobie 27 osób, a w tej chwili 1800 osób i to jest rok. A więc pomyślcie sobie, jeżeli można tak tyle w rok zrobić, co można zrobić w 10 lat, jeżeli dysponujemy coraz lepszymi narzędziami, coraz lepiej poukładanym systemem pracy, coraz lepszą wizją i coraz lepszym wykonaniem. Słuchajcie, jestem w stanie być, mówię, ostatnio przeliczyłem, słuchajcie, że Amway jest 1000 razy większy dzisiaj od Duolife, ponieważ Duolife robi około 40 milionów złotych obrotu, to jest około 10 milionów euro, a Amway robi 10 miliardów dolarów, tak? A więc jeżeli mamy dzisiaj 19 dyrektorów jednego generalnego, to znaczy, że możemy mieć 19 tysięcy dyrektorów i 1000 generalnych dyrektorów, tak? To jest potencjał, jeżeli rozwiniemy skrzydła i staniemy się po prostu organizacją, która będzie organizacją światową, a do tego zmierzamy. I do tego na pewno jest potrzebny system, na pewno jest potrzebna wizja, bo produkty już mamy. A jaki problem z wyprodukować kolejne produkty dobre? Słuchajcie, dzisiaj to nie jest problem wyprodukować coś.
Dzisiaj jest problemem marketing, zbycie, a my jesteśmy tą właśnie linią frontu, tymi ludźmi, którzy stworzą marketing, bo mamy, słuchajcie, niesamowite narzędzia w ręku, mamy świetny plan marketingowy, który cały czas będzie, można powiedzieć, ulepszany. Wszystko, co po prostu zrobiliśmy, jak urośliśmy, słuchajcie, jako firma, jeżeli urośliśmy od zera w ciągu 4 lat do 40 milionów, to znaczy, że bez problemu w ciągu kolejnych 4 lat możemy mieć nie 40 milionów, a 160 milionów, albo nawet i 500 milionów. To jest, słuchajcie, to jest tylko kwestia tylko pytania, kiedy, tak, a nie czy. Ważne jest tylko, żeby pracować systemowo. Żebyśmy robili takie spotkania nie dla 35, a dla 350, a potem 3,5 tysiąca, a potem 35 tysięcy ludzi. Po prostu, słuchajcie, bo to jest tylko kwestia skali. Jeżeli już robimy coś, co zadziałało raz, to potem tylko to trzeba powielić, powielić, powielić. I słuchajcie, i z tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy webinar Biegu 90 dni i do zobaczenia jutro, słuchajcie, na Zoomie o 21. Pamiętajcie, żeby na Zoomie mieć, słuchajcie, słuchawki, mikrofon, kamerkę, żeby było Was widać, ponieważ zupełnie inaczej, kiedy się komunikujemy twarzą w twarz, tak jak tutaj widzicie, a słuchajcie, no kiedy ja mówię i Was nie widzę, nie wiem, co Wy robicie, czy właśnie w tej chwili dłubiecie w nosie, czy pijecie kawę, tak, czy może zainteresowanie słuchacie, ale to jest bardzo istotne i chciałbym właśnie, słuchajcie, mieć taki dialog. Także dzięki śliczne, słuchajcie, do usłyszenia i naprawdę, słuchajcie, jestem mega, mega podekscytowany tym, co się będzie działo w ciągu najbliższych 90 dni, bo ja czuję, że tu będą po prostu, słuchajcie, rangi za rangą i naprawdę, słuchajcie, posypie się awansami, to po prostu wisi w powietrzu, jesteśmy, słuchajcie, skazani na sukces. Dzięki śliczne, do usłyszenia, cześć.